Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj mamy 23 grudnia, a więc zaczynamy już 23 vlogmas. Mamy chyba godzinę 12, jakoś tak, czekajcie, gdzie jest mój telefon? Dobra, sprawdzam na zegarku. Mamy godzinę 12:15, tak dokładnie. Ja wstałam dzisiaj o godzinie 11:40, coś takiego. Dzisiaj jakoś bardzo długo spałam, mimo to, że wczoraj nie poszłam spać wcale tak późno, bo około 12, 1, coś takiego, także jak na mnie to jest wcześnie. Ja czasem w tygodniu chodzę o takiej porze spać, a mam na przykład na 8 do szkoły, także to jest wcześniej jak na mnie, ale ogólnie to się wyspałam, więc fajnie. I słuchajcie, dzisiaj mamy 23 grudnia, tak jak mówiłam, czyli moje imieniny. Ogólnie w moim domu obchodzi się tak imieniny, wiecie, tak, no niby się je obchodzi, jakieś tam małe upominki się dostaje, ale nie jest to nic wielkiego. Nie robimy jakichś hucznych imprez albo coś w tym stylu, po prostu składamy sobie życzenia i dajemy jakiś mały upominek. No i tak jest też w tym roku, bo wiecie, według mnie osobiście nawet taki malutki dzień, jakim są imieniny, zawsze warto komuś złożyć życzenia, powiedzieć coś miłego. Oczywiście najlepiej mówić to codziennie, ale takie imieniny to wiecie, ktoś się może poczuć właśnie wyróżniony, że to jest jego dzień, a nie tylko urodziny raz w roku. Także wydaje mi się, że imieniny też jest fajnie obchodzić, jak coś takiego jest, no to fajnie. Tak samo jak z dniem mamy, dniem babci, dniem dziadka, dniem dziaty, także to wszystko, ja to wszystko lubię obchodzić, bo ja ogólnie lubię dawać prezenty, lubię też dostawać prezenty, ale wiecie, zawsze fajnie jest po prostu powiedzieć komuś coś miłego, dać mu prezent i tak dalej. No i ja te imieniny, słuchajcie, mam dzisiaj i chciałam właśnie wszystkim moim imienniczkom, wszystkim Wiktoriom i też innym osobom, które w ten dzień mają imieniny, nie wiem, chyba Sławomir? Tak mi się wydaje, że Sławomir ma w ten dzień też imieniny. Także życzę wam wszystkim wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Spędźcie ten czas miło, wesoło, radośnie i tyle. No ja ogólnie dostałam już swój prezent jakiś czas temu, w sensie ja wiedziałam, co ja dostanę, bo sama sobie wybrałam ten prezent. Ale ja po prostu jak wam to pokażę, to wy w to nie uwierzycie, że mam 16 lat, a sobie to wybrałam. Chociaż w sumie to jest taka rzecz, którą bawią się nawet dorosłe osoby, bo to jest naprawdę odstresowujące. Ale słuchajcie, dostałam Lego, ale to niezwykłe Lego. Jeżeli znacie mnie od dawna, to wiecie, że ja jestem ogromną fanką Harry'ego Pottera. Spójrzcie na to. Proszę bardzo. Wszystkie przeczytane. Wszystkie książki przeczytałam, wszystkie filmy oglądałam chyba z 20 razy, także naprawdę. Ja nie wiem, jak nie można nie oglądać Harry'ego Pottera, bo chociaż go nie lubić. To jest po prostu, to powinno zostać zakazane, naprawdę. No, także w tym roku dostałam na imieniny, słuchajcie, klocki Lego. Ja, słuchajcie, już wiedziałam, że takie klocki istnieją, ale słuchajcie, jak ostatnio pojechaliśmy do Smyka wybrać prezent mojemu kuzynowi, też kupiliśmy mu Lego, to właśnie ja zobaczyłam tego Harry'ego Pottera i po prostu ja tak, Boże, przecież to jest przecudowne. I mama powiedziała, chcesz, możemy ci kupić na imieniny. Ja się tak wtedy ucieszyłam. Zaraz wam je pokażę. No a jeśli chodzi o plany na dzisiaj, to słuchajcie, dzisiaj robię makowiec. Tak, muszę zrobić makowiec taki. Nie będzie to taki tradycyjny makowiec, tak jakby wiecie, zawijany. Tylko pokażę wam mega prosty sposób na makowca, którego możecie zrobić w domu. Ja osobiście jestem osobą, która nie lubi makowca. Naprawdę, makowiec mi totalnie nie smakuje. Nie lubię tego smaku ogólnie. Ale ten makowiec, który zrobiłam na wigilię klasową, mi tak posmakował, bo zrobiłam jedną na wigilię klasową, jedną do domu. I on mi tak posmakował, że słuchajcie, stwierdziłam, nie no, robię go na święta, robię go na święta. Bo pewnie mój dziadek zrobi takiego, wiecie, klasycznego makowca, a ja takiego nie lubię, po prostu ja go nie jem, a ten naprawdę mi bardzo, bardzo smakuje. Także zrobimy sobie makowca. Oprócz tego dzisiaj pakuję, słuchajcie, prezenty. Także zaraz wam wszystko pokażę, bo już mogę, bo ten vlogmas będzie jutro, czyli w dzień, kiedy oni to zobaczą. Także git. No, także takie rzeczy, które dzisiaj muszę zrobić. Oprócz tego dzisiaj muszę zmontować dwa vlogmasy. Ten, który będzie dzisiaj na kanale i ten, który teraz ten właśnie, który teraz nagrywam, a wy teraz oglądacie, bo jak wy to oglądacie, znaczy, że już go zmontowałam, także no, bo jutro jest Wigilia, więc jutro nie chcę się tym przejmować, jutro trzeba zająć się rodziną. Oprócz tego nagram jakiegoś takiego krótkiego vlogmasa z jutra. Jutro będzie właśnie ostatni vlogmas, 24 vlogmas. Otworzymy sobie ostatnie kalendarze, pokażę wam, jak będzie wyglądał stół wigilijny, jak to wszystko. Potem pokażę wam prezenty, także wszystko zobaczycie. Ale po prostu jutro będzie nagrywane mniej z racji, że właśnie jutro spędzam czas z moją rodziną. Także to są rzeczy, które dzisiaj będę robić. Zaraz pokażę wam, co jestem ubrana, chociaż dzisiaj wyglądam fatalnie, ale aczkolwiek i tak wam pokażę i będziemy otwierać kalendarz, także zapraszam. Okej, więc to, co mam na sobie ubrane, to są takie zwykłe spodnie z Teli Welly z lampasem po boku, duże, ze się nie pytajcie, je kupiłam chyba z rok temu i noszę je praktycznie co weekend je noszę, no bo
Przez ten tydzień one się zawsze piorą, a one są tak wygodne i są idealnego rozmiaru dla mnie i są też takie śliczne, że je cały czas noszę. No i oprócz tego mam kurę od piżamy. Nie ściągnęłam jej i stwierdziłam, dobra, zostaję w górze od piżamy, co mi tam. Także taka styluba. A teraz lecimy otworzyć kalendarze. Okej, witam Was ponownie w tej scenografii. Jak widzicie, kalendarze wszystkie tutaj czekają na otwarcie, więc chodźcie do mnie. 23 okienko tutaj u góry i dzisiaj mamy takiego ludzika. Lecimy dalej. Zaczniemy od tych, wiecie, jak zwykle mniej ciekawych kalendarzy, gdzie są najczęściej tylko czekoladki. W 23 w Martisie mamy... Smartisie. W Smartisie mamy taką najzwyklejszą czekoladkę z Mikołajem. No nie złapie ostrość, ale cóż. Teraz After Eight, 23. I dzisiaj w wersji dark i mamy pióro. Next to herbata. 23 okienko w herbacie. Mamy. Tutaj praktycznie na środku. I dzisiaj mamy... O, ta herbata już chyba była. Tak mi się wydaje. Patrzcie. Taka jakaś ziołowa, taka wiecie, wydaje mi się, że była, ale nie wiem, możecie mi napisać, jeżeli ktoś właśnie oglądał vlog na to możecie mi napisać. Kolejny to oczywiście musy, zostały dwa okienka, jestem ciekawa, co tu będzie w tym wielkim. Czy to jest kredka? Nie, to nie może być kredka. Nie, nie ma opcji. No nie! Mamy, słuchajcie, ci dwie kredki, czerwoną i zieloną. Ostatnio mieliśmy niebieską. Nie, ja czuję się załamana. Czas na nim dwa tutaj u góry. Widzę, że jest duże okienko, także mam nadzieję, że polepszy mi to humor, to co będzie w środku. Uwaga. Tak, słuchajcie, mamy dymki kwaśne, ale tym razem musujące. 23 w Maybelline, mamy tu, z boczku. O, dzisiaj coś dość ciężkiego. Czy to jest... mamy jakiś róż? Dobra, i robię wam już swatcha. Taki bardzo naturalny kolor. Teraz czas na orzeszki, w tym samym miejscu, gdzie herbaty. I mamy Premium Dry Roasted Sweet Paprika. Bum, pięknie. I ostatni kalendarz to kalendarz od mojej mamy. Znowu ten mały woreczek, ale jest coś sporego, także otwieramy. Mamy tutaj opakowanie na AirPodsy. Ale jakie śliczne, patrzcie. Takie sylwestrowe, jak ono się pięknie błyszczy, Boże. Spójrzcie, ślicznie się świeci. Ma takie właśnie... Okej, słuchajcie, tak się prezentują rzeczy z dzisiejszych kalendarzy. Najbardziej jestem zadowolona z tego i z tego. To jest po prostu przecudowne. Patrzcie, jak to ładnie wygląda. Już tu schowałam AirPodsy i uwaga, tadam. Ale to jest po prostu przepiękne i widać, że jest tak zdecydowanie lepiej wykonane, że nie jest z AliExpress, tylko z jakiejś takiej porządnej strony. Okej, moi drodzy, idziemy teraz pakować prezenty. Mamy taki papier. Taki w choinki. I tutaj mamy jeszcze sempertyny, jakieś kokardki, oczywiście nożyczki. I tak, pierwszym prezentem, który zapakuję, będzie prezent dla dziadka. I będzie to, są to takie kijki do chodzenia. I do tego mamy taki krokomierz. Ale je zapakuję w dwa osobne pudełka. Także zaczynam. Okej, drugi prezent dla dziadka już jest spakowany. Teraz, słuchajcie, zapakujemy prezent dla mojego taty. Kolejny prezent gotowy. Teraz zabieram się za prezent dla mojego kuzyna i są to Lego Star Warsy. Okej,
Klocki zapakowane. Teraz czas na prezent ode mnie dla mojej cioci. I tutaj jest ta suszarka, o której wam mówiłam z Philips. I do tego dokupiłam takie czekoladki. Tak się kończy złe zamknięcie markera. Teraz będę miała to na sobie przez 3 dni, bo nie będę mogła tego dobrać. Ale prezent zapakowany. Moi drodzy, ostatni prezent, czyli prezent dla mojej mamy. Są to getry od Kupisza. Okej, wszystkie prezenty są już zapakowane. Mamy tutaj prezent dla mojej mamy. Prezent dla mojej cioci. Prezent dla mojego dziadka. Ja zapakowałam dwa osobno. Prezent dla mojego taty. I prezent dla mojego kuzyna. Teraz zapakuję je wszystkie pod choinkę. Tada! Hejka, moi drodzy. Z racji, że podczas właśnie, wiecie, pakowania prezentów dostałam od mamy swój inny nowy prezent. To jest właśnie ten zestaw Lego, o którym wam mówiłam, czyli Lego Harry Potter. I tutaj mamy Lego akurat, jak jest turniej trójmagiczny, gdzie wzięły właśnie udział 3 szkoły. Mamy tutaj Kedrika, Wiktora, Flair i Harego. A z racji, że już zapakowałam wszystkie prezenty, czyli zrobiłam już 1/3 z tego, co mam dzisiaj do zrobienia, to stwierdziłam, że w takim razie teraz w ramach odpoczynku sobie ułożymy ten prezent. Ale słuchajcie, po co mi w ogóle takie klocki? Oczywiście ja je ułożę po to, żeby sobie powspominać stare czasy, jak to 11-letnia ja kupowała sobie Lego Friends i układała sobie na dole w salonie. To tak stwierdziłam, że zrobimy też teraz. No ale oczywiście z racji, że mam 16 lat, no to te klocki później mi się nie przydadzą, no nie będę się tym jakoś specjalnie bawiła. Także cały zamysł jest taki, że słuchajcie, ja te klocki, nie wiem czemu nie ma ostrości. Zamysł jest taki, że ja te klocki, jak je ułożę, to słuchajcie, zrobię konkurs na ułożoną właśnie już wersję, po prostu wam ją wyślę. Taki mam plan. Także wszystkie Potterheady dostaną ułożone przeze mnie klocki Lego. Nie wiem, czy ktoś w ogóle będzie chciał wygrać coś takiego, no bo umówmy się, klocki Lego już ułożone, no to tak średnio, ale może jednak jakiś Potterhead i jeszcze jakiś może obserwator mój będzie chciał coś takiego wygrać. Dobra, uwaga, jestem gotowa, żeby rozpocząć. Jestem gotowa, w 100%. Okej, moi drodzy, ja już ogólnie skończyłam układać tą jakby pierwszą saszetkę i już wam pokazuję, jak to wygląda. A więc tak jak już wcześniej widzieliście, mamy Harego. Proszę bardzo, z miotłą. Tak on wygląda. Oprócz tego mamy Flair. I jeszcze słuchajcie, coś co najdłużej układałam, czyli smoka. Tak on wygląda. Taki piękny smok, powiem, że jest prześliczny, naprawdę wyszedł mi idealnie. Fajowy jest, tutaj te łapy są jego ruchome, twarz też, tak samo ogon, wszystko tutaj się ładnie rusza. Mega, powiem, że chętnie bym sobie to zostawiła, ale niepotrzebne mi jest to, dlatego
do jednej z osób trafi. Tą drugą saszetkę ułożę sobie już kiedy indziej. W środku jest ten taki jakby domek razem z Kedrickiem i Wiktorem. Także to sobie zostawiam na kiedy indziej. No, ale jak już ułożę to na moim Instagramie, które pojawiłam się tutaj, będziecie mogli właśnie wygrać te klocki. Także zapraszam, bo tutaj na YouTubie nie będę robiła żadnego konkursu, tylko będzie on właśnie na Instagramie. Także jeżeli chcecie wygrać niebawem takie klocki, to idźcie na Instagram, tam myślę, że zrobimy sobie rozdanie. Moi drodzy, mamy godzinę 16:30. Ja ogólnie już zrobiłam mako, więc nic nie nagrywałam, że mi się jedna i druga bateria rozładowała. O tym zapomniałam, także teraz już się podłączyła jedna bateria, którą teraz nagrywam, już jest naładowana na 100%. Druga już się teraz ładuje, także jest git. Także makowiec mamy już zrobiony, znaczy jest w piekarniku, zobaczymy czy wyjdzie w ogóle. Oprócz tego mamy już zrobione też spakowane prezenty, także dostały dwie ostatnie rzeczy, czyli moi drodzy, vlogmas. Jednego vlogmasa zmontuję sobie teraz, żeby się dodawał przez ten czas, jak my jedziemy na kolację, bo o 18, a właściwie za 15:18 wychodzimy, słuchajcie, jedziemy właśnie na moją imieninowy obiad, kolację. Jedziemy, słuchajcie, do takiej dobrej restauracji, który jest na rynku w Wrocławiu, nazywa się Bernard. No, więc mam w sumie sporo czasu, dlatego przez ten czas zmontuję sobie vlogmasa, potem się w coś ubiorę i sobie pojedziemy. Także myślę, że git. Hejka moi drodzy, witam was następnego dnia. Wczoraj jak wróciłam już z restauracji, to zapomniałam się do was odezwać, bo zajęłam się montowaniem vlogmasa i w ogóle, także zapomniałam. Nawet żegnam się do was dzisiaj, mam nadzieję, że ten vlogmas jak zwykle wam się podobał. Także co, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Mam nadzieję, że widzimy się jutro. Pamiętajcie, żeby również subskrybować. Do następnego i cześć.